Poczobuta! Wolność dla Poczobuta! Wolność dla Poczobuta! Wolność dla Poczobuta! Jesteśmy tutaj, ponieważ no, dzieje się wielkie bezprawie na Białorusi. Nasz rodak, pan Andrzej Poczobut, został skazany na 8 lat łagru. To no, nawet nie wiadomo, czy on w ogóle przeżyje no, w takich warunkach. Pan Poczobut jest Polakiem, tak jak my. Jest też członkiem narodu białoruskiego, tych dzielnych ludzi, którzy po sfałszowaniu wyborów, no wiemy jak walczyli, mogą być dla nas przykładem, no i niestety, to znaczy na pewno by obronili wolne wybory, gdyby nie wtrąciła się w to Rosja. Poza tym pan Poczobut jest dziennikarzem, tak jak państwo, i za to, że jest dziennikarzem, to jest prześladowany, karany, a teraz skazany na 8 lat łagru. I to pod takimi zarzutami kuriozalnymi. No, trudno w to uwierzyć, co mu się zarzuca. Chcemy wręczyć petycję protestującą przeciwko prześladowaniu zarówno pana Poczobuta, jak i w ogóle wszystkich demokratycznych Białorusinów ze względów no, wyłącznie politycznych. Domagamy się uwolnienia Poczobuta i domagamy się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, którzy są więzieni przez to tyranię białorusko. Pana zdaniem konsulat na Białorusi, konsulat tutaj biały, jakie działania mógłby podjąć? No to już zależy właśnie od konsula. Sądzę, że jednak nie poprzestanie na tym, że przyjmie naszą petycję, ale no, nada jej dalszy bieg, że ona się znajdzie na Białorusi i władze białoruskie będą wiedziały, że tylu ludzi protestuje, bo my nie jesteśmy sami. Było wiele protestów w Polsce w różnych dniach ostatnio, w różnych miejscowościach. No to będzie jeszcze jeden protest następny. Kropla drąży skałę. Może to będzie ta kropla, która no, jakoś to skałę wydrąży. Taki głos może być gdzieś słyszalny? Oczywiście, tak państwo sądzą? No, jeśli nie robimy nic, to efekt będzie zerowy, z całą pewnością. Jeśli działamy, podejmujemy jakiekolwiek działanie, to jakiś efekt jest. Jaki nie sposób przewidzieć, ale jakiś efekt minimalny, czy większy, czy mniejszy na pewno będzie. To jest treść apelu, który przedłożymy konsulowi Republiki Białoruś, panu Władysławowi Kalo. 8 lutego 2023 roku sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Jako działacz mniejszości polskiej na Białorusi, korespondent Gazety Wyborczej w Grodnie, wielokrotnie zatrzymywany był za działalność społeczną i dziennikarską. Jego aresztowanie, niemal dwuletnie przetrzymywanie oraz wyrok są motywowane politycznie. Region Lubelski Komitetu Obrony Demokracji potępia prześladowania przedstawicieli opozycji i osób działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi. Wzywamy do uwolnienia Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych. Oczywiście jest to cały czas postępujący proces odbierania wolności obywatelom i obywatelkom Białorusi. Tak wyglądają dyktatury. Tak jak to popatrzeć. I jeżeli nie będzie reakcji międzynarodowej, to no, nie możemy oczekiwać, uważam, że sytuacja się w jakikolwiek sposób poprawi. No tutaj chcieliśmy być dlatego, że jest konsulat Białorusi. Tu są tak absurdalne postawione mu warunki, że nie wierzyłem własnym oczom i żeby niczego nie pomylić, to po prostu wziąłem wycinek z gazety. I więc on jest oskarżony o nawoływanie do sankcji przeciwko Białorusi, podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji nazizmu, no jakbym Putina słyszał, podżeganie do nienawiści lub niezgodnie na tle rasowym, jakie tam rasy są dziwne, religijnym lub innym społecznym. No aż dziwne, że nie jest oskarżony o podpalenie Reichstagu czy na przykład Kremla jakiegoś, no bo to widać, że to jest taka sprawa tak dęta, tak polityczna, po prostu no, chce się człowieka zniszczyć za jego wolność, za jego niezależność, za to, że staje po stronie prawdy. To jest godne podziwu,
postawa Andrzeja Poczybuta i myślę, że rola jest nasza tutaj jako właśnie tych sąsiadów Białorusi, żebyśmy walczyli, tym bardziej, że on jest jednak z pochodzenia Polakiem, tak, a więc to nas również bardziej obliguje do tego, żebyśmy tutaj wystąpili w jego obronie. No czy to da coś? Myślę, że niewiele, ale ta mała kropelka może spowoduje to, że jednak kiedyś ta dyktatura tych szalonych ludzi się załamie. Myślę, że nie odwołam. Dzień dobry, prosimy o wpuszczenie do konsulatu dwóch osób z petycją. Czy Państwo, jak widać, nie zamierza nic nas wpuszczyć. Takim... Pozdrawiam naszą petycję. Nie ma takiej. В поддержку политического заключенного Анджея Почебута, вот это у нас флаг незалежной Беларуси. Я сам бывший политзаключенный Беларуси, бывший политвязин. Вот сидел 2 года и 3 месяца, поэтому знаю, что это такое. Вот, и, ну, мы очень поддерживаем вот, Анджея Почебута и надеемся, что белорусские власти образумятся и в скором времени начнут освобождать политических заключенных. На данный момент в Беларуси около 1400 политзаключенных. Вот. Поэтому живе Беларусь. А у меня много знакомых, которые сидят за события 2020 года в Беларуси. Вот. За какие? Митинги, за митинги. Просто за то, что выходили на митинги, за то, что высказывали свою гражданскую позицию. Вот. Их посадили за это. И ну, людей разные срока. Там есть 2 года, есть 5 лет, 8, 10. И людей садят, то есть абсолютно за все в Беларуси. Вот. И я выхожу против этого. Вот. Я за это отсидел срок. Даже за комментарии, да, срока 2-3 года дают в Беларуси. Я лично видел людей, которых посадили. Вот. И все очень против этого. Поэтому продолжаем взмогаться, бороться дальше. Вольна Беларусь! Вольна Беларусь!